Jest mi bardzo przyjemnie, że znowu jesteście w moim filmie razem ze mną tutaj i tworzycie ten kanał. Dzisiejszy film jest bardzo, słuchajcie, spontaniczny. Ja postanowiłam zamówić kosmetyki Nataszy Danona. Jeśli dobrze ją czytam, jest to uznana make-up artist, wielokrotnie nagradzana. Powiem Wam szczerze, że to nazwisko mi się obiło już wcześniej, ale stwierdziłam, a to jest następna Charlotte Tilbury albo właśnie Huda Beauty. Nie byłam za bardzo przekonana, czy warto właśnie te kosmetyki sprawdzić. No i one są dość drogie, więc stwierdziłam, że może powinnam się wstrzymać. Rozmawiam właśnie tu z koleżankami, stwierdziłam, że trzeba zaryzykować, poznać nową markę, tym bardziej, że ona jest bardzo instagramowa, widzę, że bardzo dużo osób właśnie pokazuje jej kosmetyki i urzekły mnie ta prostolinijność, taka bardzo minimalistyczna linia i stwierdziłam, że czemu nie po Puff McGrath, kiedy możecie znaleźć ten odcinek u mnie też na kanale, następną tutaj uznaną make-up artist, która otworzyła swoją linię kosmetyków. Ja tu sobie patrzę, jakie jest jej credo, jakie jest tutaj filozoficzne nastawienie. Widzę, że ona się urodziła tutaj w Kroacji i w Niemczech się tu wychowała. Słuchajcie, na co postawiła Natasza Denona? Z tego tutaj mogę wyłuszyć, głównie chodziło o jej high quality ingredients, czyli tutaj takie bardzo niezwykłe, trwałe, może profesjonalne formuły do makijażu i tutaj jakby wcielone w ten kosmetyczne jej produkty. Słuchajcie, ja myślę, że ona rośnie w siłę. Ja widzę, że u nas tutaj w UK możecie jej kosmetyki kupić w Harrodsie. Nie sprawdziłam, czy w Selfridges, ale wydaje mi się, że dostałam też ofertę. Ja natomiast stwierdziłam, że kupię z mniejszej, bodaj kupiłam z Feel Unique, by mieli bardzo super promocję na walentynki, minus 30. Stwierdziłam, że jeżeli mam wydać, a nie chcę za dużo wydać, bo mam tych kosmetyków od groma, no wypróbuję takie rzeczy, które nie są bardzo jeszcze drogie, no ale które jakby wołały do mnie, żeby być przetestowane. Słuchajcie, także dzisiaj będzie unboxing Nataszy Danona. Denona, nie wiem dlaczego mówię Danona, jak Danonki, jak nasze serki. Słuchajcie, ja dzisiaj jestem pomalowana już. Ja myślałam sobie zrobić taki test na żywo, żeby tu Wam pokazać, w związku z tym, że tu mówię, to światło gra. Ja jestem nadal trochę chora z tymi uszami, więc generalnie w końcu dla Was umyłam włosy i przyszłam z nowym filmem. Ale słuchajcie, stwierdziłam, że ja już tych kosmetyków użyję i opowiem Wam o formułach. Jak śledzicie mnie i na Instagramie, jeśli mnie nie śledzicie, to zapraszam na Reelsy u mnie właśnie na Instagramie, to pokażę Wam te kosmetyki, które kupiłam. Pierwszą rzeczą, którą kupiłam, ja już to otworzyłam w pudełeczku, słuchajcie, to są, no i spadło. To są właśnie cienie w takim pudełeczku. To są takie cienie, słuchajcie, które są bardzo affordable, to znaczy możecie je sobie kupić, bo one kosztują tylko 22 funty za 5 cieni. Są malutkie, nie chciałam wydawać fortuny tu 100 funtów, czy nawet 40 funtów na te cienie. Chciałam zobaczyć, poznać te nowe formuły. Tak wyglądają, słuchajcie, tutaj w pudełeczku właśnie te cienie. Ja za chwilkę Wam pokażę wszystkie kolory, natomiast ja tu zrobię takie zbliżenie. Ja mam je na oku, starałam się je dobrze zblendować, ale to moja hooded eye, to moja opadająca powieka nieraz nie da tu przedstawić tak wszechstronnie właśnie, słuchajcie, tych cieni. Natomiast powiem Wam, że pierwsze zderzenie, te cienie troszeczkę wyglądają inaczej. Nie są to moje kolory, bo ja mam zieloną tęczówkę i tu są zielenie, ale stwierdziłam, że bardzo chciałam poznać te kremowe właśnie tutaj iskrzące wykończenia i właśnie za chwilę pokażę Wam tutaj paluchem właśnie te cienie. Słuchajcie, otworzymy. Za chwilę Wam pokażę, co jeszcze kupiłam. I słuchajcie, pierwszy kosmetyk, który najbardziej mnie tutaj, słuchajcie,
w zasadzie pod koloną sobie na komórkę, bo mam za chwilę conference call. Zobaczcie, to jest taki, ja go mam tu w rogu, może go bardzo nie widać, ale spróbuję zrobić takie zdjęcie, zbliżenie. To jest taki, słuchajcie, bardzo ciekawy brzoskwiniowy kolor złota, takiego różu, zobaczcie. On się tak trochę mieni jak róż. Następne, które, i one są, słuchajcie, bardzo kremowe, bardzo rzeczywiście, jeśli chodzi, one są dość dobrze napigmentowane. Ja starałam się na mokro je nakładać, natomiast ten inny kolor jeszcze nie zdążyłam nałożyć, bo nie chciałam już za dużo tutaj takich nasyconych iskrzących. Zobaczcie, ja może jeszcze podbiję ten. O, to widzicie, że to jest taki brzoskwiniowy, różowy, fajny chromiak. Słuchajcie, ten jest kompletnie już, zobaczcie, taki szarogranatowy. To jest fajny kolor bazowy. Zobaczcie, taki ni to beż, ni to taki nudziak. I już nie mam ręki, ale zobaczmy ten, który mi się bardzo też podoba. Ja go podbiję troszeczkę. To jest taki generalnie, słuchajcie, taki róż, pudrowy róż. Ja go mam właśnie tu wyblendowany razem właśnie z tym odcieniem, z tym i słuchajcie, z tym, bo używam oprócz tego koloru, tak jak mówię, za bardzo iskrzący, możecie tu zobaczyć, to nie używałam, tylko właśnie tego koloru, przepraszam, nie używam, tak to wygląda na swatchach. No i to jest, ja Wam powiem, bardzo taka minimalistyczna paletka, fajna na spróbowanie. Tak jak mówię, ona kosztowała tylko 22 funty, więc czemu nie? I następną rzeczą, w związku z tym, że wiecie, że ja lubię bardzo highlightery i bronzery, to stwierdziłam, że trzeba spróbować też tutaj tej paletki, która kosztowała tylko 16 funtów, więc żaden to wydatek. Słuchajcie, jeszcze tutaj z moim rabatem to stwierdziłam, że nawet jeżeli on ma, posłuchajcie, 4 gramy, to nie za dużo, 2 gramy każdy, to mam tyle tych kosmetyków, że czemu nie. Bardzo piękna, słuchajcie, obudowa, bardzo mi się podoba. I w środku piękny taki bronzer z takim, słuchajcie, ja może na drugą rękę pokażę. Z takim właśnie highlighterem. Ten highlighter, powiem Wam, co mnie uderzyło, że jest, ten jest taki buildable, ten bronzer, on jest fajny, ciemny, taki bym powiedziała trochę różowy brąz, może nie różowy, ale właśnie taki idący właśnie tu nie w taki słoneczny brąz, ale właśnie w taki stonowany, brudny brąz, jeżeli to można powiedzieć. Ja go mam, słuchajcie, właśnie tu. Staram się nie używać mojego ulubieńca tutaj, czyli Gucci, który jest numer jeden. Jeśli jesteście ciekawe, to jest odcinek właśnie też o tym. A także serdecznie zachęcam, łącznie z pudrem wykończeniowym i z podkładem. Natomiast słuchajcie, jestem zaskoczona. Ja umieściłam właśnie reela tu na Instagramie i powiem Wam, że właśnie jedna dziewczyna napisała, że bardzo lubi ten bronzer i ja się zgadzam, naprawdę kciuk w górę, bo uważam, że to jest świetny bronzer i bardzo mi się podoba ten kolor. Ja zawsze szłam w takie słoneczne kolory, natomiast ten jest naprawdę wart grzechu, tym bardziej, że mówię, nawet z tym rozświetlaczem. Nie wiem, czy użyję, bo użyłam troszeczkę tego rozświetlacza. Dla mnie wydaje się to on troszeczkę za ciemny, ale tak jak mówię, można z nim popracować, także wydaje się bardzo dobrym zakupem. I teraz Wam pokażę ostatni zakup, z którego ja niestety nie jestem za bardzo zadowolona. Ja, posiłkując się tutaj kolorami na monitorze, słuchajcie, stwierdziłam, że taki nudziak mi się zawsze przyda, bo wiadomo, teraz pod maseczką albo czasem jak wchodzimy do domu, to czemu nie. No i słuchajcie, wybrałam, miałam wybrać pomadkę i teraz żałuję, ale chyba dokupię. Wybrałam z tej serii, to jest białe opakowanie, to możecie nie widzieć, z serii Lip Glaze, taki nudziak. On wygląda przepięknie, zobaczcie, on wygląda przepięknie tutaj fizycznie, jak on wygląda. Natomiast jeżeli ja go nałożyłam na usta, słuchajcie, to jest taka kremowa. I one są bardzo kremowe, ale powłoka jest taka kremowa, mleczna i on wygląda dosłownie nie jak nudziak na mnie. Ja Wam pokażę, on tu wygląda jak nudziak. Tylko wygląda tak, ja chciałam się olać czymś innym i dlatego tu nie będziecie widziały tego koloru, ale naprawdę wygląda fatalnie na nie. Ja może troszeczkę
wygląda po prostu fatalnie. Ja się zastanawiałam właśnie, czy nie użyć, tak jak dzisiaj tu Wam demonstrując, właśnie podbić tą kolor tej pomadki, co mam. Natomiast mnie ten kolor nie przekonuje. Formuła jest bardzo kleista, bardzo taka mleczno-karmelowa. I taki jest kolor. Natomiast ja na pewno bym używała, jeżeli wybrałabym inny kolor. Natomiast ten kolor do mnie nie przemawia i ja nie odnajduję się w tym kolorze. On w ogóle do mnie nie pasuje. Także no to jest jedyna rzecz, która mimo, że wygląda fantastycznie i pierwsza moja myśl to była taka: o Boże, jaki piękny, ja na pewno go będę używała. Także nie byłam za bardzo zadowolona, jeżeli położyłam. Wiecie, jak jeszcze powiem Wam, mam teraz makijaż i to wszystko tak ładnie tu się blenduje, to może jeszcze on tak źle nie wygląda, ale generalnie, bo ja sobie pomyślałam, słuchajcie, jego wzięłam dzisiaj, że to będzie coś takiego jak ten odpowiednik, słuchajcie, Clarence'a, mojego ulubionego Natural Lip Perfector, natomiast on taki nie jest. No ale cóż, myślę, że zamówię coś podobnego, bo chcę na pewno jej pomadki jeszcze tutaj potestować, ale powiedzcie mi, jak u Was? Czy Wy spróbowałyście właśnie Nataszy Denona, słuchajcie, tych produktów, czy nie? Czy uważacie, że one są właśnie warte uwagi? Ja widziałam kilka swatchy, mam ochotę jeszcze na jedną paletkę i tak jak mówię, na pewno tu pomadkę, ale zobaczę, jeśli będzie fajna oferta i będę chciała coś jeszcze, to na pewno to zamówię. To dzisiaj by było wszystko. Mam nadzieję, że Wam odcinek się podobał. Jeżeli podobają Wam się moje odcinki i chcecie wesprzeć kanał, to bardzo serdecznie zapraszam Was do lajkowania i oczywiście do subskrypcji. Będzie mi miło znowu się z Wami spotkać. Natomiast ja Wam powiem tak, ja planuję, ja Wam tutaj pokażę, kupiłam właśnie DJ Packet, taki fajny, mały aparat, którym zamierzam też robić vlogi i tu filmować właśnie, jeśli wszystko to się otworzy, właśnie z Londynu, takie fajne odcinki też, także coś innego. I oczywiście wkrótce, ja czekam jeszcze na paczkę, planuję następny, widzę, że Wam się bardzo podobał ten odcinek właśnie test na żywo, planuję test na żywo tutaj taką bitwę dwóch podkładów, w związku z tym, że jestem foundation freak i bardzo lubię te podkłady, więc tutaj będzie taki, słuchajcie, odcinek, także serdecznie Was zapraszam, bądźcie ze mną i dziękuję wszystkim tym, którzy tutaj odwiedzają, zostawiają komentarze, one są wspaniałe, naprawdę, bardzo się zawsze cieszę, jak ich dostaję i do zobaczenia, miłego dnia, pa, pa. Jeszcze pokażę właśnie dokładnie ten bronzer. Ja wiem, że go nakładam na ten bronzer, co mam, ale zobaczycie, jak ładnie go można, słuchajcie, tutaj jakby naddawać i modyfikować. Także zobaczcie, bardzo fajny kolor, tak jak powiedziałam, taki różowy brąz. I tak to wygląda. A teraz jeszcze Wam pokażę tutaj ten rozświetlacz. Tak jak mówię, ten rozświetlacz jest troszeczkę ciemny, więc możecie zobaczyć, że on nadaje taki sun kiss na policzkę. Chcę być gołosłowna i pokażę Wam, to specjalne dla Was, jakby poza kamerą, że słuchajcie, naprawdę ten błyszczyk nie jest dla mnie. A więc dodam, ja sobie tutaj gaharzę i zaraz Wam się okaże. Ja się trochę on się trochę, słuchajcie, wadzy, ale zaraz Wam pokażę. Zaraz Wam pokażę, zobaczcie, że on jest taki bardzo, przepraszam, nie mogę mieć, bardzo mleczny, widzicie? On wygląda lepiej, mi się wydaje, w kamerze, ale jak widzicie, ja nie bardzo czuję się w nim. I on jest taki trochę jakby zważony. A to taki dodatkowy tutaj jakby odcinek w odcinku, żebyście zobaczyli, jak to wygląda.